Dobra, ja jestem Garniaku, to jest pierwszy odcinek, który będziemy grali w Ratchet & Clank 1 na konsolę PlayStation 2. Miałem już od dawna tuner i w planach nagrać tą grę, ale pomyślałem, że poczekam, może będzie więcej widzów, to ją nagram. Nagrywam teraz starym tunerem TV w 480p chyba. Będą straszne czarne paski po bokach, we wszystkich bokach. Będzie jeszcze 4x3 rozdziałka, dlatego rozciągnę to w programie najpewniej, żeby to jak lepiej wyglądało. Teraz wam pokażę moje save'y. Tu macie save 28 godzin, tak? Tyle grałem. Niesamowite, nie? 28 godzin to jest chyba New Game Plus nawet, chyba dwa razy już tą grę w tym jednym save przeszedłem. Tu jest jakieś 3 godziny 40 minut, 2 godziny, godzina 20. No, masakra, nie? Tu jest jakiś mały save. To myślę, że tutaj weźmiemy i zaczniemy naszą nową grę. Ma robić filmik, więc lepiej nic nie mówić. Final step, attach robotic ignition system. Thank you for using help desk technology. Raz próbuję naprawić statek i pomaga mu helpdesk. Małe tłumaczenie. A tymczasem w tej fabryce jest produkowanie tych robotów. Nawet widzicie. I coś się nie zgadza. Tu został stworzony jakiś mały robot. Nie wiadomo dlaczego. Fabuła to jest naprawdę dziwna na początku. Japonia. Chociaż nie wiem, Japonia, nie Japonia. Chyba tak. No i taki Clank podchodzi do helpdesku. Zabiera go ze sobą. Chcą go złapać, no i ucieka, no. Trochę wam popowiadam. To jest śmieszne, wchodzi do byle jakiego statku i odlatuje z planety. Fajna fabuła, nie? Tymczasem na planecie Veldin. Czas lokalny 11:47. No i spada. Och. Dobrze. Jest to gra. Odwrócone sterowanie. Co by powiedzieć? Tam helpdesk się włączył. Czy ja wolę takie. To jest niby normalne, nie? Ale. Dla mnie właśnie te odwrócone. Welcome to the Gadgetron Help Desk. We are here to offer you advice during your interplanetary travels. The Help Desk is a free service provided by Gadgetron Corporation. Będzie nam pomagał w czasie gry. Dobra. Ta gra jest bardzo dobrą, rozbudowaną zręcznościówką z elementami RPG. Przygodówka też trochę. Ciężko powiedzieć. Te nowe raczej są dosyć słabe, chociaż dubbing jest fajny, polski. Tak się zaczęła właśnie historia tej gry. Gra jest bardzo trudna i wymaga tryhardowania w niektórych momentach, niestety. No i na przykład mamy 3 kruki życia, jak nas hitnie taki potworek 4 razy, na początku od razu to już zginiemy. Tutaj nie ma przelewki, trzeba grać, umieć w to grać. Miałem 7 lat, to przeszedłem tą grę całą. Nie wiem jak, nie pytajcie mnie, te savey są właśnie stare bardzo, chociaż włączane chyba. Całkiem niedawno były, czekajcie, w ogóle daty tam były, ja chyba nie zauważyłem chyba. No to mogę powiedzieć, jaka tam data jest. Wszystkie 2013, tu jest coś 2008. Nie, to było... Dla testów chyba chciałem to nagrać. Się przeniosłem na Veldino i zapisałem grę, no tak, też możliwe. A
Ale to macie jakiś 2008. To jest chyba najnowszy save, w którym w ogóle jak to grałem, 3 godziny 40 minut, więc... Ale to z 2004 powinno być, 5 nawet, to było dawno. Gra mi coś spowalnia. No trochę. No dobra, nie wiem. Oj, spowalnia nam gra. A to się ogarnie jakoś w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję. No cholera. To widzicie w ogóle? Normalnie nam spowalnia. Nagrywa się? Nagrywa się, ale... Dobra. W pierwszym poziomie... Cholera. Od razu wam mówię, że jest jedna jeszcze możliwość, że mój komputer nie wytrzymuje. Może full screena wezmę, to już nie będzie. Jest tak samo. Ole mi ścina! No tak tam regeneruje życie. Dobra, przestało. Bo screena włączyłem. No, niech będzie. Komputer chyba nie wytrzymywał. Przecież sobie grę w słuchawkę. Mówcie mi, czy mam rozszerzać ten ekran, bo chyba przyjemniej by się oglądała bez tych pasków. Nawet jeżeli będzie to trochę rozciągnięte. Ja tak już w Camtasii zrobię. Gra jest dość długa. No powiedzmy, że jest długa. Dalej, mam do przejścia jeszcze Ratchet & Clank 2, też oryginał. I mamy za naszą pierwszą, która nazywa się Bomblow. I Ratchet & Clank 3. Też mam oryginał na PlayStation 2. I jeszcze Ratchet & Clank Gladiator, który jest troszkę słabszy, ale jest też fajny. Tak, te czasy, 15-calowy telewizor. O. Coś tu wywaliło nam? Ale i jaja. Teraz nie ma filmu na chwilę, nie? Skleję to jakoś później. Miejsce na dysku się skończyło. Ale fail. Niesamowite. Słyszycie teraz tylko głos, jest czarny ekran. Mało miejsca na dysku. No widzę właśnie. Dobra, wróciliśmy. Te, wróciliśmy. Śmiesznie to wyszło. O, cholera. Nie będzie... Czekajcie chwilę. Ja tutaj to ogarniam. 1 mega wolnego na dysku. Ile ten plik waży, że to... 12 giga. O. Dysk C jest wolny. Dobra. Ale masakra. Naprawdę wybaczcie, bo to mnie zaskoczyło. Zmienimy format tego, co? Już się nagrywa. Dobra. Można grać. Tak, tak, że mam broń. Zaskoczyło mnie to kompletnie, naprawdę. Nie wiedziałem, że on tak, że się tak będzie nagrywać. O, super. Ej, w pizdę. Tak. Mówiłem o tryhardowaniu. Super, no. Oj, to te odcinki będą tyle ważyły, to jest dziwne. Przecież to się takiej jakości słabej nagrywa. No
Może spróbuję 720p wyciągnąć z tego, bo to bitrate jest zawsze większy, nie? To mi chodzi już o... O, rozdzielczość tylko bitrate. Próbowałem tą grę na emulatorze odpalić, ale nie, to nie jest to. Wcześniej mówił nam ten bot, że ten nanotech nam życie regeneruje. Tak się nazywa ten spray. Fail odcinek w ogóle. To niesamowite. Ty, dobra, idziemy Clanka uratować, bo on się tak nazywa. To jest Ratchet. No sam tu gry Ratchet ten Clank. Tyk. Rozpieprzony. Amunicjo! Hi. Syp! Trafię w ogóle jakoś? Nawet trafiłem. Żeby nie spaść? Dobra. To jest silny atak. R1 można rzucać. R2 chyba też kucam. Tak, też można rzucać. L1 to jest przybliżenia. L2 też. Gra jest zrobiona, nie wiem, podpada pod PlayStation 1 nawet, praktycznie. Bez tych podwójnych RL. Chociaż chyba... Tak, ta gra mogłaby być na padzie od PlayStation 1. Nie wiem... To jest pewnie mit. Chyba... A to PlayStation 1, jak się do PlayStation 2 połączy, chyba działa. Nie pamiętam. Pożyczałem chyba od kolegi, ale nie pamiętam. Było tak dawno temu. Stare dobry czas. Napieprzało się w te gry. No. PlayStation 2 chodziło się do sklepu, kupowało się te gry. Masakra. Dobra, jest Clank! Excuse me, chyba. Interesuje. You're quite handy with your wrench. You bet. I built that ship with it. Currently I'm in search of someone who could be of assistance in saving the solar system. Do you know where I might find that fellow? Well, he's on the radio every week. Other than that, no. Hey, what's with all this save the solar system stuff anyway? Co mu ratować system? Słoneczny. Hello, citizens of. My race, the Blog, have a small problem. Our planet has become so polluted, overpopulated, and poisonous that we are no longer able to dwell here. But I, Chairman Drek, have a solution. We are constructing a pristine new world using the choicest planetary components available. So, what does this mean to you? You might ask? Using highly sophisticated technology, which you couldn't possibly understand, we will be extracting a large portion of your planet and adding it to our new one. Unfortunately, this change in mass will cause your planet to spin out of control and drift into the sun, where it will explode into a flaming ball of gas. But, of course, sacrifices must be made. Thank you for your cooperation. And if you don't like it, you can take your whiny, sniveling, snot-nosed populations, form a line behind me and kiss my... We're still on? Well, turn it off, idiot! Kurde. The people on those planets are hosed. Well, good luck getting Captain Quark to help you. Actually, you could help me. If you could use your ship to take me to the coordinates contained in this infobot, I might be able to gather further information there. Even if I wanted to, I can't. I'm missing a crucial component of the ship. The robotic ignition system. How did you know that? I, sir, happen to be equipped with the latest in robotic ignition systems. My programming allows me to start any ship I choose. So, I agree to take you to this, wherever it is, and you get my ship started for me? That is what I'm proposing. Deal. Damn.
Jakoś udało im się ruszyć. Chcą uratować. Ostrzec planetę tam, Tom. This could be a problem. Take care of it. Whoa, this is great! So that's where I've been stuck this whole time. Please return your appendages to the steering mechanism, sir. Huh? Oh, right. Sorry. Oh, and by the way, you can stop calling me sir. The name's Ratchet. Pleased to make your acquaintance, sir. You got a name? My serial number is B54296. Oops. I'll just call you Clank for short. Hang on. Ja to był Clank. Boże, mucha mi tu lata po pokoju. Zaraz je... So you see, it would be most beneficial if your citizens were not in the city when my workers begin removing it. Preposterous! I will not stand for this. Unfortunately, you have no choice in the matter. Let's just see what Captain Quark has to say about that, my good man. I don't see what's so funny. Captain Quark could dispatch you without even breaking a sweat, you puny. You have now officially worn out your welcome and my patience. This is your last chance. Stop this madness now! Okay, wait. You're right. I will withdraw my troops. Really? No! He's all yours, gentlemen. Try not to leave any. Koleś chce opanować sam galaktykę, niszcząc i opanowując planet. Ten koleś był jakimś mieszkańcem tej planety, dowódcą chyba. I wezwał kapitana Clanka na pomoc. Nie wiem, Clank jest jakimś bohaterem. Najwidoczniej. Będę udawał, że niczego nie wiem, czy się tak let's play. Clank? Where are you? Oh, sorry about that. Well, we're not leaving the way we came in. Perhaps we could procure a ship from one of the inhabitants. If there are any left. Na tym byśmy skończyli pierwszy odcinek. Dla wszystkich zainteresowanych, ja nagrywam to z oryginalnej konsoli. Mam konsolę tutaj, podłączoną z prawej strony. Mam oryginalnego pada. Oryginalne 8-megowe karty pamięci. Ja tylko wychwytuję sygnał, więc... Do zobaczenia, cześć! W kolejnym odcinku. Tu graliśmy w Ratchet and Clank. Ja to muszę teraz synchronizować i zatrzymać nagrywanie jednocześnie na obu komputerach. Na razie. Cześć.